aby dużo ludzi przychodziło na spotkania Ekstraklasy. Rozpoczynamy od składu Legii w bramce Grzegorz Szamotulski. Z dwójką Maciej Janiak. Z trójką Maciej Murawski. Z czwórką Piotr Mosur. Z piątką kapitan legionistów Jacek Zieliński. Z szóstką Jacek Magiera. Z siódemką Sergiusz Wiechowski. Z ósemką Sylwester Czereszewski. Z dziewiątką Bartosz Karwan. Numer 18 to Paweł Skrzypek i 21 Jacek Bednarz. Trenerem Legii jest pan Janusz Kopa. Jerzy Kopa. Jerzy Kopa. Janusz to bardzo ładne imię, ale pan Kopa ma na imię Jerzy. Rezerwowi. Marcin Mięciel dzisiaj tylko na ławce, ponadto rezerwowy bramkarz Wojciech Kowalewski oraz Jerzy Wojnecki, Dariusz Solnica, Piotr Włodarczyk, Sebastian Nowak i Franklin Mudo. Wisła w bramce z jedynką Artur Sarnat. 3 Bogdan Zając. 4 Kazimierz Węgrzyn. 7 Krzysztof Pukalski. 8 Grzegorz Pater. 9 Grzegorz Kaliciak. 10 Ryszard Szczerwiec. 11 kapitan zespołu Tomasz Kulawik. 15 Marek Zając. 16 Grzegorz Niciński. 21 Tomasz Frankowski. Trenerem zespołu jest pan Franciszek Smuda. Rezerwowi Wisły 5, Jacek Matyja 6, Paweł Adamczyk 12, bramkarz Jakub Wierzchowski 19, Paweł Nowak 25, Daniel Dubicki. Tak wyglądają składy, proszę państwa, atmosfera święta w Krakowie. 13 tysięcy widzów, sektor kibiców Legii uzbrojony w te proporce, którym będzie powiewać. Nie tylko żądamy wzorów piłkarskich, by przenoszono nasze boiska, ale także kibice powinni się do tego dostosować i obie jedenastki gotowe do wyjścia na plac gry. Wyprowadza je trójka sędziowska. Sędzia główny to pan Zbigniew Marczyk z Piły, a pomagać mu będą Grzegorz Burant i Henryk Sienkiewicz. Obserwatorem z ramienia PZPN-u jest Kazimierz Kwiatkowski z Katowic. No, miejmy nadzieję, że czeka nas wspaniałe piłkarskie widowisko. Tego przynajmniej wszyscy oczekujemy. W końcu od kogo oczekiwać wielkich, wspaniałych emocji, jak nie od dwóch najlepszych obecnie drużyn w naszej Ekstraklasie. Stadion Wisły wypełniony, można powiedzieć, po brzegi, tylko sektory oddzielające, tak zwane buforowe kibiców obu jedenastek są puste. Tam jest policja, siły porządkowe. W Krakowie wszyscy przygotowali się do wielkiego spotkania, do wielkiego widowiska, ale trzeba pamiętać o warunkach bezpieczeństwa. Rzadko bywa przed meczem Wisły, by hymn Wisły prezentowano. Oto taktyki, jak długo na Wawelu rozbrzmiewa na stadionie przy Rejmonta, a tak wygląda taktyka Legii. Czereszewski, Karwan w ataku, Mięciel na ławce rezerwów jest kontuzjowany, trener Kopa powiedział, że jest przeziębiony. Piotr Włodarczyk także ławka rezerwowych. Według Kopy wcale to nie oznacza, że Legia zagra defensywnie. Zastanawialiśmy się, czy Kopa zostawił wszystkie armaty w szatni, ale okazuje się, że to Czereszewski i Karwan są najskuteczniejsi. I oto taktyka Wisły. Marek Zając, Bogdan Zając, Kazimierz Węgrzyn, trójka w obronie. Silna, niezwykle silna linia pomocy, której bardzo się obawia Jerzy Kopa, Bukalski, Czerwiec w środku, Pater, Kaliciak, Kulawik oraz w ataku Frankowski i Niciński. Tymczasem jak długo na Wawelu? To odpowiedź kibiców Wisły, bardzo sportowa na tę wspaniałą antrę Legii, kiedy to piłkarze warszawskiej jedenastki wbiegli na stadion, wręczając chorągwie swym kibicom. Przez moment zapachniało dawnymi czasami, ale dawnymi w dobrym tego słowa znaczeniu, pod względem obyczajów panujących na piłkarskich stadionach, i oby tak było podczas całego tego spotkania. Pan Marczyk na środku boiska, Legia biało-zielone stroje, Wisła czerwono-białe. Za moment wielka gra pod Wawelem, gra, która pozwoli nam właśnie jeszcze nie odpowiedzieć, ale wysnuć przypuszczenia, kto, która jedenastka skończy jesienny sezon w 1998 roku na pierwszym miejscu. Czereszewski i Karwan, najskuteczniejsi piłkarze Legii, dziś w ataku drużyny gości, rozpoczną to spotkanie. Zbigniew Marczyk, 15:30, Kraków, początek z ligowego szczytu pod Wawelem, Wisła Legia. Gospodarzy. Legioniści wcale nie zamierzają się bronić, wcale nie zamierzają tutaj przyjmować jakiejś taktyki defensywnej, chcą jak najdalej atakować piłkarzy Wisły. No tak jak teraz ostro zaatakował Piotr Mosur Tomasza Frankowskiego i rzut wolny dla piłkarzy Białej Gwiazdy. Trener Jerzy Kopa, z którym rozmawialiśmy przed spotkaniem, doskonale sobie zdaje sprawę z atutów Wisły. I wie, że
czekanie na Wiślaków w okolicy własnego pola karnego. Taktyka wybitnie defensywna może się źle skończyć, a ciężko będzie odrabiać ewentualne straty. Niciński i aut dla Wisły, ale już na wysokości pola karnego legionistów. Ofensywnie Wiślacy. Ciekawe, jak poprowadzą grę Czerwiec, Bukalski, Kulawik, daleki wrzut na pole bramkowe, nie wyszedł Szamotulski z bramki. Wisła miała pierwszą okazję, chociaż nikomu nie udało się strzelić w stronę bramki Legii. Wszyscy z wyjątkiem Artura Sarnata na połowie Legii, ale teraz na spalonym Frankowskim. Wspominałeś, że Jerzy Kopa zostawił armaty najgroźniejszych strzelców na ławce rezerwowych. W dzisiejszym futbolu niewiele to oznacza. Bartosz Karman i Sylwester Czereszewski przez większą część swojej kariery byli pomocnikami. Obecnie z musu grają w przodzie, no i z kolei są tak skuteczni, że Kopa właściwie nie ma wyboru. Marcin Mięciel ma zagrać w tym spotkaniu. Na pewno zagra, powiedział Kopa, bez względu na wynik nawet, a więc może zagra pół godziny, może 60 minut, jeśli Wisła będzie prowadziła. Logicznym byłoby wzmocnienie ataku i prowadzenie Mięciela, ale to problemy przed Legią. Tymczasem warszawiacy na środku boiska. Sergiusz Wiechowski do Macieja Murawskiego. Nawiązując do tego, co mówiłeś, najgroźniejsi strzelcy to są ci, którzy strzelają najwięcej bramek, a nie ci, którzy są w przedmeczowych skarbach kibica wpisywani pod pozycją napastnik. Uwaga, Zieliński, Czereszewski. Ponownie Jacek Zieliński. Legionistom ciężko przedrzeć się pod pole karne Wisły. Prostopadłe podanie Zielińskiego do Karwana, ale czujnie Wisła, Bukalski od razu do czerwca. I Jacek Bednarz. Nosu. Zieliński. Wyszła teraz Wisła do legionistów. Odebrali gospodarze piłkę w środku boiska. Czyste wejście Murawskiego i niedokładne podanie na prawą stronę. Aut dla gospodarzy Kalicia. Jest Kazimierz Węgrzyn. Węgrzyn. Bardzo sprytnie, ale dobrze blokowany. Niciński, teraz Kaliciak do Bogdana Zająca. Jeśli ktoś krytykuje Wisłę, jeśli ktoś szuka jakichś słabych punktów w tej jedenastce, to zaczyna od dyskusji o obrońcach tej jedenastki. Tymczasem jednak Wisła w przodzie, Kulawik, przewinie korzyści, strzela mocno, Kulawik, Dowicka, gol! 1-0, Wisła! No, nic lepszego dla tego widowiska nie mogło się stać. Bramka na samym początku. Tomasz Frankowski. Niedawno gol w spotkaniu wyjazdowym w pierwszej rundzie Pucharu UEFA z Mariborem, Titanic. A teraz bramka w meczu na ligowym szczycie. Zaniepokojony Jerzy Kopa. Tomasz Frankowski cieszy się wspólnie z Franciszkiem Smudą. Gesty, no, jeszcze nie zwycięskie, ale na pewno radości, bo ta bramka wspaniale ustawi spotkanie pod drużynę gospodarzy. Za chwilę zobaczymy jeszcze raz tę akcję. Kulawik, potem dobitka Frankowskiego. Najpierw pater faulowany i ten gest pana Marczyka. Rzadko Jacek przy okazji strzelonych bramek chwalimy sędziego, ale teraz zrobił to genialnie arbiter z Piły i Franciszek Smuda cieszący się jak nigdy, bo co jak co, ale pokonywać Legię to on. Franciszek Smuda właśnie, chyba specjalizację zrobił jakąś na ten temat w Akademii Trenerskiej pana Ryszarda Kuleszy. Jak wygrać z Legią? No, wygrywał z Legią za czasów Widzewa i być może będzie chciał kontynuować te pasy. Na pewno będzie chciał kontynuować te pasy w barwach Wisły. Na razie jest na dobrej drodze ku temu, bowiem Wisła prowadzi 1-0 po bramce, którą zdobyła w czwartej minucie spotkania. Kapitalna akcja Kulawika jeszcze wcześniej. Błyskotliwa szarża patera, no i ten znakomity gest arbitra pana Marcika, kiedy puścił grę, no i przytomna dobitka Frankowskiego. Franciszek Smuda zawsze, kiedy go pytają o Frankowskiego, mówi, że to jest sprytny chłopak i nawet nie szuka słów, nie szuka jakichś określeń, by oddać klasę piłkarską Frankowskiego. I tutaj Frankowski pokazał, jak znakomicie można się ustawić i czekać na akcję kolegi. Ciekawe teraz, jak będzie wyglądała gra. Legia zmuszona do ataku pozycyjnego. Wiślacy zagęszczony środek boiska. Starają się odbierać tu piłkę i będą próbowali wyprowadzać szybkie kontry podaniami prostopadłymi do Kulawika, do Nicińskiego, do Frankowskiego. Na pewno. No a Legia cóż, przed ciężkim zadaniem. Kto wie, czy ten moment wejścia na boisko Marcina Mięciela, o którym wspominał nam przed naszym Jerzy Kopa, nie jest bardzo bliski. Tak jest, proszę Państwa, w tej sytuacji obecność napastnika Legii jest wielce prawdopodobna. Tymczasem warszawiacy, Jacek Zieliński na lewo do Jacka Bednarza, lewa strona. Bednarz, pole karne.
Kaliciak spokojnie do Nicińskiego. Ten jeszcze raz do Kaliciaka. Pewno krosowe zagranie. Kaliciak potrafi to doskonale zrobić. Podanie na środek. Tam jest Mosul i Frankowski. Faul Frankowskiego. Tak jest. Rzut wolny dla Legii. Jechowski. Do Murawskiego. Murawski. Jest Piotr Mosur. Janiak. To już jest Jacek Magiera. 25 metrów do bramki Sarnata. Prosto w Karwana. Węgrzyn. Dobra akcja Kazimierza Węgrzyna. Świetnie grają obrońcy Wisły. Trochę im współczuję, bo tak jak wspominaliśmy bardzo często i Franciszek Smuda tego nie ukrywa i obserwatorzy, że jeśli chodzi o najsłabszą formację, Wisłę to jest obrona, ale ja myślę, że to są przesadzone opinie. Poza tym najlepszym sposobem na to, aby unikać błędów w obronie, to jest nie dopuszczać do niej rywali. To się łatwo mówi w spotkaniu z taką drużyną, jaką jest Legia. Na pewno Wisła musi się liczyć z tym, że trzeba będzie grać uważnie w obronie i że ta obrona będzie miała sporo pracy. Karwa. Trzymają się teraz za koszulkę z Węgrzynem. No, aktywniejszy chyba był Karwan w tym starciu. I rzeczywiście piłka dla Wisły. Popatrzmy na tę sytuację. Węgrzyn i Karwan. O, teraz w ostatniej fazie właściwie to Węgrzyn powalił Karwana na ziemię, ale za cały kształt sytuacji pan Marczyk obwinił legionistę. Lewa strona boiska Węgrzyn. Wisła, szaleńczy doping na stadionie przy ulicy Reymonta. Te 13 tysięcy ludzi. Oprócz oczywiście sektora warszawskiego od kilku minut fetuje prowadzenie Białej Gwiazdy. 1-0 Tomasz Frankowski w czwartej minucie. Marek Zając na prawo do Patera. Bednarz faulował piłkarza krakowskiej Wisły. To też jest silna strona Wiślaków. Te boczne pozycje pomocy. Po prawej stronie Pater, po lewej Kaliciak, którzy no, podczas akcji ofensywnych są takimi skrzydłowymi. Nie odciąża to graczy napadu, nie odciąża to Kulawika, który gra za dwójką napastników. Widać było, że to ustawienie Wisły w pierwszych minutach było bardzo ofensywne. Teraz po zdobyciu bramki Wiślacy zaczęli grać troszkę inaczej. Mosur. Chodził prawą stroną Magiera, ale Mosur do środka. Czujnie, uważnie piłkarze Franciszka Smudy. Zieliński na lewą stronę do Murawskiego. Murawski ma troszeczkę więcej miejsca, ale Bednarz jakoś tak bez przekonania wsparł tę akcję Murawskiego. Środkiem próbuje Legia. Traci piłkę Wiechowski. Szansa na kontratak Wisły. Czerwiec, ale zdecydował się przytrzymać piłkę. Widział, że nie ma szansy na dobre podanie do Nicińskiego na lewą stronę. I spokojnie Wisła teraz z własnej połowy. Kaliciak. Teraz dalekie zagranie do Frankowskiego. Frankowski w polu karnym. Tomasz Frankowski zdecydował się na strzał. Próbował, jeśli mierzył, to w krótki ruch przy słupku. Chyba jednak powiem Grzegorza Szamotulskiego. Szamotulski uciekał błyskawicznie. No i w dobrym momencie strzelił Frankowski, kiedy jeszcze nie zajął bramkarz Legii w dobrej pozycji, kiedy nie stanął stabilnie na nogach. No, wydawało się, że i Frankowski tym razem, ten spryciarz Franciszka Smudy, oszuka bramkarza Legii. 1-0 prowadzenie Wiślaków, grających bardzo dobrze, bardzo skoncentrowani zawodnicy Franciszka Smudy. Legia nie tyle przeważa, ale częściej jest przy piłce, częściej podaje, częściej rozgrywa skrzypek teraz, ale Wiślacy 2-3 podania i już jest bardzo blisko pola karnego Szamotulskiego. Tymczasem Magiera, nie zrozumiał jego intencji Czereszewski i Bogdan Zając. Kalić od pierwszych minut jako, można powiedzieć, lewy obrońca, piłkarz, który najczęściej grał w ataku i w pomocy, chociaż ci, którzy kochają pojęcie nowoczesny futbol, mogą w tym momencie powiedzieć, że piłkarz powinien grać na każdej pozycji. Przede wszystkim jest to ideologia Franciszka Smudy. Tak uczył grać piłkarzy Widzewa, tak odnosił z nimi sukcesy. Wymienność pozycji, asekuracja na boisku. Totalny futbol, jak to się określało jeszcze ćwierć wieku temu, za czasów, kiedy wprowadzili to do piłki nożnej Holendrzy. I akcja Wisły. Kulawik po prawej stronie. Ściągnął tam Magierę. Kulawik i aut dla gospodarza. Polukarni Frankowski i Niciński. Przy Frankowskim Mosur, przy Nicińskim Murawski. Kulawik będzie chyba daleko wrzucał na pole karne. Biegał tutaj Marek Zając.
ale przejęli piłkę legioniści. Jest szansa na wyjście z kontrą. Faul Bogdana Zająca. No i będzie żółta kartka. To mogło być bardzo groźne w wykonaniu zespołu Legii. Paweł Skrzypek sponiewierany przez Zająca. Żółta kartka, pierwsza w tym spotkaniu. Po 12 minutach Wisła prowadzi z Legią 1-0. Znowu cała jedenastka krakowian na swojej połowie. Legioniści po raz kolejny próbują atakiem pozycyjnym zawojować pole karne Sarnata. Jednak wszystko to mają swobodę tylko wtedy, kiedy przybicie są obrońcy. Zaraz Państwo zobaczą, jak będzie bardzo gęsto od koszulek Wisły, kiedy rozgrywający Legii znajdą się przy piłce. Murawski do Skrzypka, ten pod pole karne. Pięknie Bogdan Zając, jeszcze tu jest dwójką Janiak. I pięknie Wisła. Bukalski do Kulawika. Mosura. Z tyłu Wiechowski i Zieliński. Oto właśnie Sergiusz Wiechowski. Reprezentacyjny obrońca Jacek Zieliński, znowu Wiechowski. Dokładnie pilnowani Czereszewski, Karwan, Janiak, Jacek Bednarz. Popatrzmy, Legia z kłopotami przedziera się jak najbliżej pola karnego Wisły. Ta akcja, jakby kopia pozostałych. Wiechowski, czy będzie strzelał z daleka? Tak. Wyraz bezsilności, trochę braku pomysłu na zawojowanie wiślackiej obrony. Karwan i Czereszewski są najskuteczniejszymi piłkarzami Legii, ale tak patrząc na te pierwsze minuty spotkania w Krakowie, nie jestem do końca przekonany, czy gra na pozycji napastników najbardziej mi odpowiada. Mało wychodzą do podań, nie szukają pozycji, chyba rzeczywiście i dla jednego, i dla drugiego odpowiedniejszą pozycją jest takie wyjście w roli ofensywnego pomocnika za dwójką napastników. Na razie słabo, bez pomysłu, pod bramką Sarnata, warszawska Legia i teraz akcja gospodarzy. 13 minuta meczu, od czwartej minuty po strzale Frankowskiego Wisła prowadzi w meczu na szczycie 1-0. Bogdan Zając. Kulawik świetnie do Marka Zająca, ale troszeczkę za mocno i obrońca Wisły miał kłopoty z dojściem do piłki. Dziś trójka środkowych Wisły, Czerwiec, Kulawik i Bukalski. Nie gra z Ibrahim Sandej. Lepiej się stosujący ostatnio od Bukalskiego, no ale kontuzja. I błyskotliwy Sandej ogląda mecz z trybun. A eks-reprezentant Polski Krzysztof Bukalski próbuje wywalczyć miejsce w składzie. Zadanie ma ciężkie, biega obok Czereszewskiego. Kazimierz Węgrzyn przy Karwanie, a Legia nadal próbuje spokojnym, ostrożnym atakiem pozycyjnym rozerwać obronę Wisły. Teraz Jacek Zieliński. Oto Piotr Mosu. A to Wiechowski. Magiera, podanie w pole karne. Janiak na spalonym. Dobra decyzja asystenta sędziego głównego. Zaraz zobaczymy tę akcję jeszcze raz. Moment podania, no. To nie była dobra decyzja, proszę Państwa. Janiak nie był na spalonym. Jeszcze raz odżyje teoria, że winni całemu zamieszaniu, jakie towarzyszy werdyktom sędziowskim, są przede wszystkim asystenci arbitrów głównych. I Wisła, Węgrzyn. Teraz Wiślacy ofensywnie po raz pierwszy. Grzegorz Kaliciak tak daleko pod bramką Legii, tak blisko bramki Legii. Sam Węgrzyn nie ma wsparcia, ale ładnie asekurował Kulawik. I na spalonym Grzegorz Niciński. Teraz wątpliwości chyba nie było. Legioniści, widząc co się dzieje, zrobili kilka kroków do przodu i rzeczywiście Grzegorz Niciński kilka metrów na spalonym. Rozpoczyna Murawski. Legia musi przyspieszyć, urozmaicić grę z... Zwłaszcza kiedy legioniści coraz bliżej bramki Sarnata. Magiera do Skrzypka. Wiechowski. Ponownie Paweł Skrzypek ucieka lewą stroną. Schodząc tak do pola karnego Jacek Bednarz, ale za mocne podanie. I od bramki rozpocznie Sarnat. Kwadrans za nami. 1-0 dla Wisły. Tomasz Frankowski pokonał Grzegorza Szamotulskiego w czwartej minucie po błyskotliwej akcji. Kapitanem strzale Kulawika do bitka, potem Frankowskiego. Legia nie ruszyła do generalnego ataku. Legioniści boją się kontr Wisły, boją się strzałów z dystansu. Czerwca, Kulawika, tego sprytu Frankowskiego. Stąd bardzo ostrożne tempo warszawiaków, bardzo ostrożna gra w środku. Jak na razie, jak na ataki pozycyjne, brakuje nam przyspieszenia w polu karnym, brakuje strzałów z dystansu. A Wisła zadowolona z jednobramkowego prowadzenia. Kontynuuje to, co im zlecił Franciszek Smuda. Węgrzyn. Znów ma sporo miejsca, znów może
przekroczyć z piłką linię środkową boiska. Jakoś legioniści nie za bardzo mu przeszkadzali. Węgrzyn próbował prosto do Kulawika. Jeszcze gospodarze Bukalski. Ciasno teraz na linii pola karnego. I wybija piłkę Paweł Skrzypek. Ale groźnie, proszę zwrócić uwagę, jak Wiślacy przyspieszają na 20-30 metrze. Dwa, trzy szybkie podania, wbiegnięcie pole karne Frankowskiego bądź Dziedzińskiego. Kulawik strzela z dystansu, to wszystko pomysł na sforsowanie 11 Legii. Jak dotychczas Wisła w ataku sprawia solidniejsze wrażenie. Proszę. Walka w środku, Niciński ma niepilnowanego Frankowskiego, który już jest połkarny. To Pater! Golnie! No, piłkarze Wisły z wyjątkiem Patera już unieśli ręce w geście radości. Wydawało się, że ten strzał długi ruch, że piłka po nim wejdzie tuż przy słupku. Tymczasem była to różnica przynajmniej metra. Podanie fantastyczne do wchodzącego w pole karne napastnika i komentarz Franciszka Smudy. No, panie Franciszku, 2-0 po 16 minutach byłoby za pięknie. Legia nadal atakuje, ale te ataki albo nabiorą mocy, albo Legia zaryzykuje, bo inaczej Wiślacy będą w spokoju przyjmować to wszystko, co proponuje im Legia, no i sami to atakować, tak jak pokazali to przed momentem. Legioniści, Paweł Skrzypek, obok niego Niciński. Skrzypek, pole karne, czy też nie, dobrze wypychany, mądrze gra obrona Wisły, Mosur, Jacek Zieliński, Maciej Murawski, do Jacka Bednarza, bez szans, Bednarz starczy już z Markiem Zającym, teraz Bukalski zgrabnie do Frankowskiego, znakomicie Frankowski, na lewej stronie jest Kulawik, trzech, czterech Wiślaków, trzech Legionistów, rusza Frankowski, Murawski, nie dał rady, jest Kulawik, jest polu karnym, Kulawik strzela, brawo Samoturski, odbija piłkę, ale nikt nie dobił. Kolejny szybki kontratak Wisły, która rzeczywiście bardzo dynamicznie i bardzo szybko, krótkimi podaniami wychodzi do ataku. Szamotulski powinien chyba tę piłkę złapać, strzał był silny, ale wypluł. Jak powiadają bramkarze? Szamo przed siebie piłkę i tylko legioniści mogą być szczęśliwi, że nie było tutaj nikogo na dobitkę. Jest rzut rożny, Czerwiec, Szamotulski został w bramce. Kaliciak, odbita piłka, jeszcze Kulawik, strzela mocno. Kulawik, jeśli Legia wyjdzie z tej opresji, to naprawdę będą błogosławić Szamotulskiego, fani tej drużyny oraz obrońców. Skończyło się wszystko dobrze. Po 19 minutach Legia przegrywa z Wisłą 0-1. Mogła przegrywać więcej. Niepokojące z punktu widzenia Legii są te momenty, w których Wisła przyspiesza. Naprawdę atak spisuje się Wisły bardzo dobrze. Nie tyle atak, ile gra ofensywna Wisły może się podobać. Zablokowane doszukiwanie Nicińskiego. Warto zwrócić uwagę, że legioniści bardzo późno atakują rywali, pozwalają im na wiele, 30-20 metrów od bramki, no a potem to już tylko w to gra i gospodarzom, którzy potrafią strzelić, potrafią zagrać prostopadłą piłkę w pole karne. Legia musi atakować dalej od własnego pola karnego. Szamotulski. Ta gra odpowiada Wiśle. Naprawdę bardzo dobrze grają z kontry piłkarzy Franciszka Smudy, a te przyspieszenie przed polem karnym jak na razie nie do opanowania przez obrońców Legii. Kopa bał się przed meczem także stałych fragmentów Legii. Bał się tej przewagi wzrostowej, ale popatrzmy na Jacka Bednarza. Bez szans w starciu, najpierw z Markiem Zającym, później z Paterem. Kopa bał się stałych fragmentów Wisły, narzekał na to, iż wysocy zawodnicy Franciszka Smudy zdominują jego obrońców w polu karnym, no i Wisła potrafi dzięki takim rozegranym rzutom wolnym czy rożnym zdobywać bramki. Teraz Legia, rzut rożny, chyba pierwszy dla warszawskiej jedenastki, Sergiusz Wiechowski. Ciasno na polu karnym Sarnata. Kto będzie wychodził do tego dośrodkowania? Nie było dośrodkowania. Piłka do tyłu do Mosura i teraz dopiero wrzutka i... Gol! Gol! 1-1. To była odpowiedź zespołu, który na pewno będzie się liczył w walce o mistrzowski tytuł w tym sezonie. Legia słabo w pierwszych 20 minutach, ale nadszedł ten moment, w którym zadała cios i to cios celny. Proszę Państwa, Legia 1-1. Mówiliśmy o tym, że Jerzy Kopa obawiał się stałych fragmentów gry Wisły, a tymczasem sam ze stałego fragmentu gry zdobył bramkę. Jeszcze raz ta sytuacja, mądrze odbity rzut rożny, Piotr Mosur na pole karne, Karwan głową. I piłka już była w siatce, tak jest. Bartosz Karwan, najskuteczniejszy gracz Wisły. Fantastyczny sezon, fantastyczna jesień tego zawodnika. Nie dał rady Marek Zając, później Artur Sarnat. Jeszcze raz ten moment, zaskoczeni trochę Wiślacy. Proszę patrzeć, jak szybko wybiegali na pułapkę offside'ową. Został w
Grzegorz Kaliciak, no i 1-1 w Krakowie. Czujni legioniści patrzyli na ustawienie obrony Wisły, aby nie było spalonego, no i świetne wyjście Karwana, 1-1 i nie możemy narzekać na brak emocji w tym spotkaniu. Wychodzi teraz z kontrą Paweł Skrzypek. Dobry powrót Czerwca. Na prawej stronie Marek Zając. Bukalski, Pater, piłkę otrzymuje Pater. Do Kulawika. Nie było faulu, gramy dalej, ale Wiślacy utrzymują się przy piłce. Dobre podanie do Nicińskiego, Niciński, Kaliciak. Na pole karne, bardzo sprytnie, Frankowski. No i tym razem nie dał rady. Czy ta bramka zdeprymuje gospodarzy, czy szybko się otrząsną? Popatrzmy jeszcze raz na tę akcję. Świetne zagranie Piotra Mosura. Sarnat instynktownie próbował bronić, no ale strzał z bliskiej odległości. I tak padło wyrównanie na stadionie krakowskiej Wisły. 22 minuta meczu na szczycie w naszej Ekstraklasie. 1-1. 1-1 pod Wawelem. Wisła objęła prowadzenie w 16 minut, później Karwan po dobrej akcji, no i błędzie Kaliciaka wpakował piłkę do bramki Sarnata. Wczoraj mieliśmy 5 bramek na stadionie w Bełchatowie. Były dramaty, rzuty karne. Dzisiaj spodziewamy się także wielkiej gry. A do wielkiej gry ruszył Bednarz. Bednarz na lewej stronie, do niego Bogdan Zając. Piłka na pole karne. Dobrze Węgrzyn, ubieg Karwana, Czereszewski i Czerwiec. Dwóch Wiślaków, trzech obrońców Legii. Jacek Zieliński dobrze do Mosura. Ładnie. Niciński przejął piłkę po niecelnym podaniu Mosura. Kulawik do Nicińskiego. Niciński i mija Wiechowskiego. Niciński, pole karne coraz bliżej. Nie wyszło to zagranie. Maciej Janiak i kontra legionistów. Dużo czystej gry. Piłka cały czas w ruchu. Nie mamy przestojów. Nie ma tych takich denerwujących momentów. Nie ma zbyt dużo fauli. Dobry poziom tego widowiska. Trener Franciszek Smuda przed tym meczem powiedział, że w Legii trzeba uważać na wszystkich, nawet na siedzących na ławce rezerwowych Jerzego Kopę i Stefana Białasa. Jak się okazuje, lepiej było uważniej pilnować Bartosza Karwana, ale do zakończenia meczu jeszcze dużo czasu. Błąd Murawskiego. Fatalnie to zrobił obrońca Legii, teraz Kulawik, ale Murawski naprawił swoje gapiostwo sprzed kilkunastu sekund. Niebezpieczni Wiślacy, bardzo dobrze podkreślają po raz kolejny wyprowadzający ataki i umiejący przyspieszyć, kiedy trzeba. Ale legioniści będą na pewno do końca niebezpieczni. Marcin Mięciel, Piotr Włodarczyk, najgroźniejsi napastnicy tej drużyny na ławce rezerwowych. Skoro jednak strzela bramki Karwan, skoro sekunduje mu w tym Czereszewski, można takich ludzi posadzić na ławce. Teraz Bednarz do środka, do Pawła Skrzypka. Jest Skrzypek. Skrzypek znalazł w środku Wiechowskiego. Ten oddaje piłkę do Mosura, teraz Niciński. Bukalski, jeszcze Wiechowski, strzela mocno z dystansu, ale Sarnat bez problemu. Jerzy Kopa przed meczem twierdził, że wbrew pozorom zespół Legii na stadionie jest ofensywnie, ale liczył tutaj głównie na aktywną grę bocznych pomocników, którzy mieliby chodzić jako skrzydłowi Bednarza i Janiaka. Na początku nie wyglądało to najlepiej, ale właśnie po akcjach Bednarza największe było zagrożenie pod bramką i padł gol później po rzucie rożnym. Teraz szansa dla Wisły, ale zdążył w ostatniej chwili Maciej Murawski. Z drugiej strony legioniści powinni uważać na tak zwane boki Wisły, bo i Pater, i Kulawik, i Kaliciak są graczami bardzo niebezpiecznymi, stąd zrozumiała asekuracja Bednarza, czy też Janiaka. Faul teraz Czerwca, poszkodowany Sylwester Czereszewski, rzut wolny dla legionistów po 25 minutach, remis pod Wawelem. Rozpocznie Jacek Magiera. Zieliński. Teraz te legioniści spokojnie nie spieszą się z wyjściem z własnej połowy. Wisła też jakoś nie kwapią się gospodarze do atakowania, do pressingu. Widzę, że Daniel Dubicki, rezerwowy Wisły, rozgrzewa się, biega wzdłuż linii bocznej boiska. Zobaczymy, czy Franciszek Smuda przekonany o tym, że obrońcy Legii są do ogrania, jeśli gra się z nimi bardzo szybko. Jeszcze wzmocni atak, czy też któryś z jego piłkarzy narzeka na kontuzję. Tymczasem Wiślacy, Marek Zając. Bogdan Zając. Dobrze do Bukalskiego, ten znowu do Marka Zająca. Agresywnie legioniści, chociaż tym razem zostawili pole. Skorzystał z tego Krzysztof Frankowski. Jest Bogdan Zając.
Bukalski. Uspokaja grę. Do Węgrzyna. Już połowa drużyny z Krakowa na polu, na połowie Legii. Bukalski znajduje na prawej stronie Marka Zająca. Marek Zając ma na prawej stronie Patera. Pater zdąży do tej piłki. Nie. Wisła w tym roku na własnym stadionie wygrała wszystkie spotkania. Bodajże ostatnie punkty, jakie tutaj udało się zdobyć drużynie przyjezdnej. Wywalczyła Lika, remisując z Wisłą, ale to było jesienią ubiegłego roku. Ciekawe, czy Legia przerwie tę pasce. Legioniści z kolei wygrali 5 rzędu spotkań ligowych, tak przedsezonowych rozważaniach, biorąc pod uwagę jakieś zmiany kadrowe w Legii, oceniając nowe jej nabytki. Nie byli legioniści zbyt często wymieniani w roli faworytów ligi. Mówiło się głównie przede wszystkim o Wiśle. Teraz okazuje się, że ta konkurencja jest silniejsza. Murawski do środka, Czereszewski, jest Wiechowski, Paweł Skrzypek. Nieudane wejście Skrzypka, jest Bukalski. Bukalski znajduje Nicińskiego. Niciński, znowu Bukalski. No, nie wyszło to zagranie Bukalskiemu, chociaż Frankowski przejął piłkę ręką, zagrał Jacek Bedna, rzut wolny dla Wisły. Marek Zając do środka, do Bukalskiego teraz. Czerwiec i Bukalski rządzili na początku meczu w środku boiska. W ostatnich minutach trochę mniej aktywnie, ale znów Wisła porządkuje grę. Marek Zając. Zając zdecydował się na rajd prawą stroną. Zając, ostro naciskany przez Czereszewskiego. Utrzymał się przy piłce, ale od niego piłka się odbiła, wychodząc poza linię boczną, poza linię końcową, a zatem Szamotulski rozpocznie od bramki. Daniel Dziewicki, biegający wzdłuż linii bocznej. Zobaczymy, co wymyśli Franciszek Smuda, czy będzie to wzmocnienie ataku. Dorzuci do Frankowskiego, Nicińskiego w przedniej linii jeszcze Dubickiego. Kilka błyskawicznych kontr Wisły przekonały Smudę, że szybkim atakiem, sprinterskimi wyjściami z obrony można rozmontować defensywę Legii. Tymczasem legioniści znakomite podanie na prawo do Karwana. Świetnie będzie. Kilka tygodni temu Węgrzyn złapał kontuzję. Na szczęście dla zespołu Wisły, dla Franciszka Smudy, szybko ten uraz został wyleczony. A przecież warto pamiętać, że poważnego osłabienia doznała Wisła na samym początku sezonu, bowiem kontuzji poważnej doznał Kałużny. Uwaga, Wisła, Kaliciak, Czystojaniak. Węgrzyn do Kaliciaka. Sporo miejsca w środku boiska. Bukalski. Z przodu czterech Wiślaków. Bukalski. Sprytnie Pater. Zmylił Bednarza, ale jeszcze raz będzie musiał ograć legionistę. Pater tuż przed polem karnym. Czyste zagranie Pawła Skrzypka i Legia. Dobre zagranie na prawą stronę do szeroko i coraz aktywniej grającego Janiaka. Janiak jednak wprost z Węgrzyna. Aktywnie z przodu Karwan Czereszewski. Węgrzyn do Czerwca. Ryzykownie trochę Ryszard Czerwiec, tam po drodze był Sylwester Czereszewski, mógł przejąć to podanie. Marek Zając po prawej stronie. Z przodu Niciński i Kulawik. Ale razem z opiekunami ciężko do nich posłać piłkę. Wisła, Zając. Niedokładnie Pater i szansa dla Legii. Zieliński od razu do Karwana, dobrze wyprzedzony Karwan przez Węgrzyna. Niciński. Wrócił Janiak, odebrał piłkę Wiślakowi i teraz on rozpoczyna atak Legii. Maciej Janiak, Karwan i Węgrzyn, dobrze blokował Węgrzyn. Do Nicińskiego, Bogdan Zając, tylko Frankowski w przedniej formacji Wisły. Teraz dobiega pod pole karne legionistów Niciński, Zając. Środkiem ładnie do Bukalskiego, obok niego Bednarz. Bukalski na lewej stronie ma Kaliciaka, za chwilę Kaliciak powinien dostać piłkę, tak jest, wbiega w pole karne Kaliciak, mocno atakowany przez Janiaka, prawo Jacek Zieliński, rzut rożny i Franciszek Smuda wyskakujący co chwilę pod linię boczną boiska. On nie musi zachęcać piłkarzy do tego, by grali aktywnie, by
starali się, taki mecz to i dla Wisły, i dla Legii, to coś więcej niż prestiżowe spotkanie. Rzut rożny dla gospodarza, Ryszard Czerwiec. Biega Bogdan Zając. No, znów Szamoturski w bramce, znów tam było gorąco na polu bramkowym. Wybita piłka, czy dojdzie do niej Karwan i aut dla Wisły. Sprytnie biją rzut rożny Wiślasy, jakby chcieli zeskoczyć Legię, bo ci są przygotowani na to, że i Bogdan Zając, i Węgrzyn, Kaliciach najwyżsi na boisku po prostu będą dostawali piłkę na głowę, ale nie, Wisła próbuje innych rozwiązań. Czerwiec, muszę powiedzieć, że jak na razie robi to bardzo dobrze. Bogdan Zając, Legia czeka na atak Wisły. Zając do Bukalskiego, Bukalski na pole karne. Niciński, spokojna, pewna interwencja Szamoturskiego. Po 32 minutach Legia remisuje w Krakowie z Wisłą 1-1. Nie była to trudna sytuacja dla bramkarza Legii, ale może przy tej okazji warto powiedzieć o tym, że no, zdaniem obserwatorów Grzegorz Szamoturski poprawił swoją grę na przedpolu. On był specjalistą od bronienia na linii, jak to się nieładnie mówi, a gorzej było z wychodzeniem w pole karne do dośrodkowań. A w ostatnich meczach chwalony popularny Szamo właśnie za poprawienie tego elementu bramkarskiej gry. Kaliciak do Marka Zająca. Obok niego Pater, Marek Zając, kulawik już jest w polu karnym. Marek Zając, ładnie wychodzi mu Bukalski, 22 metry, Bukalski strzela. Brawo Szamotulski, Jacek Bednarz, jak najdalej od bramki na rzut rożny. Świetna akcja Wisły. A Krzysztof Bukalski przed momentem, no, mógł zaskoczyć eks-reprezentanta Polski. Kolejna akcja Wiślaków, piłka idzie na pole karne. Niewiele brakowało. Był tam blisko Kazimierz Węgrzyn. Teraz Mosur. Do Janiaka. Karwan z lewej strony świetnie wychodzi. Magiera, piłka do Magiery. Magiera jeszcze lepiej na lewej stronie ustawiony. Wiechowski za plecami ma Bednarza. Wiechowski na pole karne. Dobrze Kaliciak. Audio Legii. Kaliciak asekurował Węgrzyna, który dopiero teraz wrócił spod pola karnego Legii. Mamy, popatrzmy jeszcze raz, strzał Krzysztofa Bukalskiego, też wracającego do wysokiej formy. Kto wie, może też puka do reprezentacji Janusza Wójcika. Na pewno pomocnik Wisły ma takie ambicje. Janusz Wójcik ogląda dzisiaj mecz. Jest tu w Krakowie. Taki ligowy szczyt to dla selekcjonera gratka obejrzenia najlepszych polskich piłkarzy. Nie wszystkich oczywiście, ale rzeczywiście może przekonać się o formie choćby Krzysztofa Bukalskiego, czy Tomasza Kulawika, czy Marka Zająca. Marek Zając na prawej ma Patera. Do środka do Bukalskiego. Wisła wolno. Teraz podbiega na lewej stronie Kaliciak. Dość statyczny atak Wiślaków. Inaczej było w pierwszym kwadransie. Bogdan Zając. No, zawodnicy nazywają to zagraniem na aferę. Strzelenie piłki w pole karne, a nuż co się tam wydarzy. Teraz Kaliciak do Nicińskiego, Niciński coraz bliżej pole karne, Niciński obiega obrońców Legii. Niciński już jest w polu karnym, obok niego Magiera, Niciński. I Jacek Bednarz spokojnie, pewnie zatrzymał akcję Wisły. Nieustępliwy Jacek Magiera nie dał się ograć, do końca pilnował tego, co zrobi Niciński. Udało mu się odebrać piłkę wspólnie z Jackiem Bednarzem, ale teraz znów wszyscy piłkarze z wyjątkiem Sarnata na połowie Legii, legioniści przyczajeni. Akcja prawą stroną. Marek Zając do Bukalskiego. Bukalski, Marek Zając. Wydawało się, że biegnie w pole karne. Jeszcze Niciński. Wiślacy nagle zaczęli grać tak zwaną krakowską szkołę piłki, a więc mnóstwo podań przed polem karnym. Tyle z tego, że nic dla nich dobrego nie wynika. Miał kłopoty z przyjęciem piłki Pater, ale ostatecznie przejął ją Czerwiec. Po lewej stronie szeroko ustawiony Frankowski. Czerwiec do tyłu do Kaliciaka. Bogdan Zając. Z przodu tylko Karwan pozostał na desancie. Marek Zając. Po raz kolejny prawą stroną grają Wiślacy. Jakby uznali, że nam łatwiej będzie ograć Bednarza. I od kogo się odbiła piłka? Chyba od nikogo. Kaliciak, przepraszam, Kulawik protestuje. Łukasz Pater, Grzegorz Pater chciałby rzutu rożnego. Czy miał rację pan Marczyk, czy też nie? Chyba nie mamy powtórki z tej sytuacji. Grzegorz Szamoturski od bramki. Do zakończenia pierwszej połowy około 10 minut. 1-1 w meczu na szczycie naszej ekstraklasy.
Przypomnijmy, 4. minuta, bramka Frankowskiego. W 19. minucie wyrównanie Karwana. Chwalimy krakowską publiczność za to, że dziś w komplecie na stadionie Wisły, że zapełnione są trybuny, że jest to, powinna być atmosfera wielkiego widowiska, ale jakoś sennie cicho, dla spokojnie. Przypomina to o pewnych proporcjach oczywiście kibicowania, jakie kilkadziesiąt lat temu można było zobaczyć na stadionie Łużniki w Moskwie, kiedy publiczność wtedy radziecka niezwykle spokojnie przyjmowała wszystko to, co dobre i niedobre działo się na boisku. Tymczasem Kaliciak w środku strata piłki. Państwo tego nie widzą, bo opatrywany poza linią boczną Kazimierz Węgrzyn. A za chwilę, mam nadzieję, Węgrzyn wróci do gry. Jacek Matyja, numer 5 na ławce rezerwowych Wisły. Myślę, że gdyby Smuda musiał dokonać zmiany, to właśnie ten zawodnik wszedłby na boisko. Tymczasem Jacek Zieliński na środku. Matyja i Dubicki raźno biegają obok ławki rezerwowej Franciszka Smudy. A legioniści spokojnie, pewnie 1-1. To jest ten wynik, który z pewnością odpowiada, chociaż broń Boże, nie twierdzimy, że przez 53 minuty będą go obronić. Mosów do Zielińskiego. Węgrzyn wciąż poza linią boczną, ale chyba teraz będzie przygotowany do powrotu. Przejął piłkę w środku boiska Kulawik. Ostro, ale czysto Murawski odebrał piłkę Frankowskiemu. Ale już z powrotem jest to na posiadaniu Wiślaków po interwencji Czerwca. Sporo teraz chaosu, kilka nieudanych zagrań w środku boiska. Opanowała sytuację Legia, Skrzypek. Nikt mu nie przeszkadza. Zagranie na lewą stronę do Bednarza. Bednarz w polu karnym, Jacek Bednarz i od bramki rozpocznie Artur Sarnat. Kazimierz Węgrzyn już jest na boisku. O, widzimy zabieg, jaki został poddany. Jacek znosi się lepiej na medycynie. Rozciągnięcie mięśni grzbietu jakiś, mięśni brzucha jakiś, coś może przy jakimś urazie. Skurcz, no i trzeba było Węgrzynowi pomóc. Wszystko dobrze się skończyło dla gospodarzy. Teraz w środku boiska faulowany Skrzypek. Rozpocznie Wiechowski. Legia teraz już dużo spokojniej niż wtedy, kiedy przegrywała 0-1. Franciszek Smuda w 39 minucie spotkania patrzy na zegarek. No jestem ciekaw, czy chciałby już szybko tej przerwy, żeby namówić swych piłkarzy do bardziej ofensywnej gry. I Jerzy Kopa z pewnością usatysfakcjonowany wynikiem, no i chyba grą, bo Legia dość mądrze, szczęśliwie. I proszę, jak kontratakuje. Teraz na prawej stronie Maciej Janiak. Janiak, w polu karnym są Wiechowski, Bednarz Czereszewski i Karwan. Janiak sprytnie do biegającego Magiery. Magiera strzela mocno prosto w nogi Bukalskiego. Kulawik, odpowiedź Wisły. Już nie tak szybko, nie tak błyskotliwie jak w pierwszym kwadransie. Teraz to Wiślacy z większym namysłem organizują swoje akcje zaczepne. Legia solidnie ubezpiecza tyły, tam coraz trudniej wyjść z szybkim kontratakiem. 4, a nawet 5 piłkarzy Legii w okolicy linii środkowej czekało już na Wiślaków. Dalekie zagranie Kaliciaka, ale tu spokojna interwencja Magiery. Bednarz, ponownie Magiera. Murawski. Mosu szukał Karwana. Karwan, wydawało się, że po błędzie Węgrzyna przejmie piłkę, ale Węgrzyn do Zająca. Będziemy mieli zmianę w zespole krakowskiej Wisły. Menedżer Wiślaków, pan Zdzisław Kapka, już konferuje z asystentem arbitra głównego. Za moment dowiemy się, czy Dubicki, czy Matyja zastąpi któregoś z Wiślaków. Tymczasem w środku Czerwiec, Jacek Matyja, więc uraz Kazimierza Węgrzyna groźniejszy niż przypuszczaliśmy. Ruszył Marek Zając, Sergiusz Wiechowski. Dobra, czysta gra z obu stron. Popatrzmy, jak walki, ile starć mamy dziś na boisku, ale
po faulach złośliwych mowy nie ma, może za jedną sytuacją, kiedy to Bogdan Zając tak źle potraktował Pawła Skrzypka. No, bardziej to było taktyczne zagranie, bo kontra legionistów błyskawiczne wyjście z własnej połowy to pachniało bramką. Nie był to brutalny faul, ale rzeczywiście ostra i wyrównana gra bez brutalności. Cieszymy się, że tak właśnie wygląda to widowisko. Chociaż coraz mniej dokładnie grają piłkarze obu drużyn. Spadło tempo zdecydowanie i Wisła i Legia jakby przestraszone większą uwagę poświęcają obronie. Przestraszone rozwojem sytuacji, że wpadają bramki, że... Nie warto odsłaniać się przed rywalami. Matyja Drepcze wzdłuż linii bocznej, 42 minuta meczu. Wydaje się, że Smuda pozwoli Węgrzynowi dograć do końca pierwszą połowę. Teraz Szereszewski z piłką. Pięknie do Skrzypka. Skrzypek, wejście Węgrzyna. Dobre, czyste. I kontra Wisły. Czerwiec. Marek Zając. Do Bogdana Zająca. Kaliciak. Znowu Bogdan Zając. Legia dokładnie w środku pola. Wiślacy pilnowani, chociaż tą akcją mogliby, gdyby podanie było lepsze. Nie przejął piłki Krzysztof Bukalski. I na 2,5 minuty przed końcem pierwszej połowy remis w Krakowie. Ryzykownie teraz obrona Legii, ale udało się. Zieliński do Murawskiego. Aktywni Wiślacy w ostatnich minutach atakują już obronę gości. Na razie bez efektu, ale gdzieś jakiś błąd może się przydarzyć. Legionistom na to liczą gospodarze, ale wychodzi teraz Wiechowski do Karwana. Wydawało się jeszcze przez moment, że Wiechowski utrzyma się przy piłce, ale Karwan na prawo, szeroko do Janiaka. Janiak do Skrzypka. Paweł Skrzypek. Karwan, Czereszewski, kilka metrów od bramki Sarnata i zablokował strzał Sylwestra Czereszewskiego, Marek Zając. Błyskotliwa akcja Czereszewskiego. Wydawało się, że szybciej odda tę piłkę, on, popatrzmy na to, jak znakomicie ją zablokował Marek Zając, nie mógł mu jej odebrać, przyspieszenie. No i jednak Zając do końca wypchnął piłkę na rzut rożny. Jacek Bednarz z kornera. 44 minuta spotkania, krótko. Karwan. I jeszcze raz rzut rożny. Legioniści starają się inaczej rozgrywać rzuty rożne, nad standardowym dośrodkowaniem, wiedząc o tej przewadze fizycznej i obrony Wisły. No i takie inne rozegranie w 20 minucie przyniosło im wyrównującą bramkę. Teraz jak? Ponownie Bednarz do tyłu, do Skrzypka. Skrzypek oddał piłkę z powrotem Bednarzowi. Wiechowski w pole karne, tam wchodził Mosur, ale wybijają Wiślacy piłkę. Szansa na kontratak, Kulawik imknie prawą stroną, Pater. Trzech piłkarzy Wisły, tylko dwóch legionistów, chociaż teraz wraca ich coraz więcej. Grzegorz Pater w polu karnym, przełożył piłkę na lewą nogę, Czerwiec huknął jak z armaty, ale wysoko nad bramą. O tej kontrze można powiedzieć, że była naprawdę błyskotliwa, błyskawiczna w 90%, bo efekt finalny był fatalny. Jeszcze raz ta sytuacja, świetnie znalazł Czerwca, no ale ten nie zmieścił piłki jak trzeba i komentarz Smudy tłumaczy Państwu wiele. Mogło być 2-1 dla Wisły, jest nadal remis, chociaż chwała Wiśle za pięknie przeprowadzony kontratak. To był niezwykle ważny moment tego spotkania, bowiem mamy 45 minutę. Jeszcze legioniści. Gra była czysta, przerw niewiele, a zatem niedużo czasu dojdzie Zbigniew Marczyk i Jacek Bednarz. Jacek Bednarz ograł Patera, Bednarz w polu karnym. Ach, to mogło zmylić Artura Sarnata. Interwencja Bogdana Zająca skończyło się dla Wisły dobrze. Szczęśliwie, chociaż jeszcze rzut rożny dla gości. Mogła Wisła zdobyć bramkę tak zwaną do szatni, ale Legia także blisko tego. Sarnat spokojnie, pewnie. I zdaje się, że pan Marczyk za moment zaprosi piłkarzy obu jedenastek do szatni, chociaż nie, jeszcze Bogdan Zając.
Ładnie naciskany przez Magierę, opłaciło się. Chociaż nie, to Zając. Znajduje na lewej stronie Czerwca, ten chciał odegrać do Frankowskiego, nie udało się. Legioniści, bardzo dobrze Jacek Zieliński. Zieliński. Rwan agresywnie, ale faulował teraz Węgrzyna. Rzut wolny dla Wisły. Swoją drogą Sarnat powinien być bardziej aktywny w bramce, to znaczy w polu karnym. Przywiązany jakby do linii bramkowej. Rzadko tam wspomaga swych kolegów z obrony szybkimi wybiegami. I mamy remis po pierwszych 45 minutach spotkania. Pan Zbigniew Marczyk, dobrze prowadzący to spotkanie, z wyczuciem pozwalający piłkarzom grać, jednocześnie nie mający wiele roboty, bo oddajmy cześć dzisiaj Legii. Mecz prowadzony jest fair, poza jedną żółtą kartką. Faul taktyczny Bogdana Zająca na Pawle Skrzypku. Remis chyba sprawiedliwy, jeśli to tak można powiedzieć. Wisła błyskotliwy pierwszy kwadrans, później po strzeleniu bramki jakby Wisła próbowała wybadać Legię, co Legia jej zaproponuje, no ale Legia odpowiedziała tym samym, odpowiedziała wyrównaniem i rozumną, spokojną grą. I proszę Państwa, Łukasz Płóciennik i Kazimierz Węgrzyn. Panie Kazimierzu, na 5 minut przed końcem pierwszej połowy sygnalizował Pan zmianę. Co to za uraz, czy zobaczymy Pana w drugiej części tego spotkania? Tak, coś mi strzyknęło w krzyżu, nie wiem co to jest, czy jakiś nerwobór, czy zerwanie jakiegoś mięśnia, nie wiem za czym. Chciałem dotrwać do przerwy, żeby lekarze dokładnie obejrzeli to wszystko, bo chciałem dzisiejszy mecz zagrać do końca. Jest 1-1, po tym meczu można wnioskować, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Ta teza się sprawdza. To była nasza głupota, poczucie rożnym rozegranym do tyłu. Wszyscy mieliśmy za zadanie wychodzić z pola karnego, natomiast część drużyny została i w ten sposób padła bramka. Bardzo głupia. Dziękuję bardzo. Pana Kazimierza Węgrzyna strzykało w krzyżu, a później, jak określił swoją grę, że była to bardzo głupia bramka. No cóż, nie znaliśmy Węgrzyna z tak ciekawych i pikantnych wypowiedzi. Statystyki pierwszej połowy. Wisła 8 strzałów, procent celności. Połowa strzałów zmierzała w światło bramki Szamotulskiego. Jeden strzał wylądował w bramce Frankowski w czwartej minucie. Legia tylko 3 strzały. No stąd nic dziwnego, że ta procent celności niezwykle wysoki, bo 2 strzały w światło bramki i bramka Karwana. 4 faule Wisły. Bardzo mało. Jedna żółta kartka, 6 legionistów. 2 razy Jacek Bednarz, raz Karwan, Mosur, Skrzypek i Zieliński. Czysta gra na boisku w Krakowie. Rzuty rożne. Tak, Legia 4-2. Prowadzi z Wisłą, jeśli chodzi o rzuty rożne. Na spalonym 2 razy byli Wiślacy, raz legioniści, 1 nieudany spalony Wiślaków, kiedy to zaspał trochę Kaliciak. Zakończył się stratą bramki, no i wyrównaniem dla legionistów. Bartosz Karwan, 20.